Siemanko żniwiarze, z tej strony Adam i witam was w kolejnym odcinku z gry, oczywiście Death's Door. Pokonaliśmy ostatnio sporo przeciwników, bossów, dusz, no i mamy tego chyba najważniejszego, Lords of Door. No i wchodzimy, zobaczymy co tu nas tak naprawdę czeka. No jest on, to właśnie z nim, jego trzeba zdjąć. Nie, to jest jakaś służba, tak? Nie, tych to ja nawet nie mogę walnąć. No to pierw tutaj idziemy. A no i jest. Mhm. O. Are you ready? Of course we are ready. Ohoho, no to w ten sposób to my sami się wykończymy. Na razie to chciałem powiedzieć, to są za jedne, ale ty, to było dobre. Dobra, gdzieś zwiał na następną arenę. No co teraz? Znowu byczki Fernando. Spokojnie, mnie to tam wie, ale ty, to jest dobre, to wam powiem, to mi się podoba. Teraz jakieś wiatraki kręci kolega. O. Aj! Dobra, wyhamował. Wiedziałem, że to zrobisz, gościu. Pięknie, kotwiczka. O, dobrze. No chodź powalczyć, a nie taki kozak z ciebie, ojejka, dobra. No to teraz będzie problemu. Łocie, panie! Daj, kurde! Aj, no... Niedobrze. No i śmierć. Ua! Jeszcze samoloty mi tu latają. No pewnie, że my się nie poddajemy. Ale każdy naprawdę... Tutaj trzeba po prostu na szybcika z nimi lecieć. Zobaczcie jak to idzie. Jeszcze powinienem... No i co? I głupio ci, co nie? Głupio ci, że... Aj, kurde! Ach, no 2 życia na tak bezsensowny straciłem. I jeszcze oni... Jeszcze mnie cofło dosyć daleko. No i uciekł znowu, no. Ale dobrze, przechodzimy dalej. Ach, no teraz mi piącho pirynę. Kogo puszcza? A, takie kurde. I tak cię wykończę. On jeszcze zdołał uciec, a my za nim. No pięknie, podoba mi się to. Nią. 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 Pięknie, to zręcznościówkę super zrobili. Tu na spokoju, tu na spokoju. Nie, to tu muszę, no tak. I uciekamy za nim. No i dobra. Kogo? Ożeż ty, diable ty. Dobra, robisz się coraz bardziej czerwony. Znowu będziesz strzelał tymi fajerwerkami. No i za chwilę coś czuję. A i dostałem, ostatni strzał mogę przyjąć. A kurde, no jeszcze. Bo ja powinienem mieć bombę w sumie, albo nie, wolę mieć jednak. To tutaj nas czeka. No właśnie, nie bombę. O kurde. Dobra. Tutaj coś jest? Nie, nie ma. Tu są tylko... Ale mam jedno życie, no jedno może być za mało. To za gad. Dostał. No dalej, kręć te bombki. Aj no kurde! Mam nadzieję, że od tych drzwi zaczniemy, bo jakbyśmy musieli od początku, to trochę daleko by było, co nie? No ale dobra, próba, uwaga. Od których drzwi? No nie. No chyba se bija ja robi. No co jest? I to sobie teraz możesz, wiesz co tam, nie? Jak najmniej tutaj żyć tracić. Nie wiem, czy on tak obrywa, jak do niego dochodzę. No mam nadzieję, że tak. Aj, kurde, raz oberwałem. No dobra, próbuję cały czas, ale dobrze. No tu wiemy. Jak to przejść? O tak. Tyk. Teraz szybki przeskok tutaj. Tu go nie ma, ale tu już będziesz. Gadzino. Kurde, no teraz nie udało mi się. No kurde, teraz się odbijam wtedy. Ach, no sam się wykończę po tej jego... no z jednym życiem, no dawajcie mi tutaj jakiegoś helpa. No to wiedziałem, no dotąd już doszliśmy. Tutaj też. To on mnie załatwił, ta gadzina. Właśnie, tutaj. Tak, tylko że już nie mam kulek mocy. No dajesz. No dawaj. No jeszcze raz. Nie! Przyspieszył, ale dałem ciała, a tak już było blisko. Tak już było blisko, a mnie tak kurde zgnoił, no. To za dziad, no. No ja wiem, wołaj sobie, ja cię i tak dojadę, chłopie. Ty sobie tam możesz, wiesz co. Ewentualnie. No ja pierniczę, 2 życia na tym. Dwa życia, no. Traciłem na takim... No 3. Ach no. Próbuję go... Ja wiem, teraz nie mam szans tutaj i przejść, ale spokojnie, no muszę go próbować osłabiać, nie? O kurde. Zapomniałem kotwiczki ale no to właśnie. To jest to. Po co się śpieszę? Nie powinienem pomalutku. Gdzie tutaj jak są te drzwi, to powinniśmy szybko. Tutaj to wiemy. Teraz tak, cyk, cyk, cyk i teraz też szybko, cyk, 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 dokładnie, cyk, cyk, nie, no tak, no, no, no. Po prostu nie ma co się zatrzymywać. No dobra, parę razy dostał, ale my raz, jak do tej pory. No. No, wzywaj tych swoich kumpli, ale... Ja ci dam klikać tymi palcami. Mamy 3 życia. To nie jest dużo. Ale to też nie jest mało. Klik. 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 Tu przechodzimy pięknie. Tutaj na spokoju. Było blisko, było gorąco. O kurde. No jak to? A to on się tak odwraca też. A ja myślałem, że już nie. No dobra. To faktycznie, po dwa ciosy nie ma co wykończyć go na tamtej, gdzie byliśmy. Aj, wam powiem. No ale w końcu ostatni boss, no to musi być, kurde, trudno, co nie? Jakby było za łatwo, to by było bez sensu. Ja tam przechodzę jak... No ale ty zaciął... No nie, no zaciął mi się pan... panie. No dobra, na razie jedno życie straciłem. Jedno życie tutaj. Teraz nie mogę mu tu pozwolić. Niech on sobie skacze. Dobrze. Nie, dwa razy i odskok. Okej, no mamy 3 życia, no to jest właśnie, no niedużo. Ale... nie poddaje się, kurde, chorąży. Pięknie, dobrze, znowu mamy. No i tutaj mamy tego... niestety... Dobra, wiadomo, co on chce robić. A kurde. No nie! Znowu na czerwono. No dobra, to przeszliśmy, ale z jednym życiem, nie? Z jednym życiem. Panie. Jednym życiem, panie. No i idziemy na tą walkę. No tak, tak to właśnie... tak właśnie trzeba walczyć. No rozwal, że ty się. No nie, no po co? Przecież jak chciałem bombę, to nie mogła być bomba. Musiałem mieć kotwiczkę. Wybaczcie, drodzy widzowie, ale powiem wam szczerze, no, że teraz to już mnie przerasta pomału. Bo nie chcę się, kurczę, żebym na pełnym życiu tam doszedł, to też by było zupełnie co innego. Bo on tam jest do zrobienia, tam jest łatwiejszy, powiem szczerze, niż... łatwiejszy niż tej jednej. No ale ty musisz tutaj walić go jak najbardziej, a nie ty się odwracasz. Właśnie jak on gwizdze. Dlaczego? A, w ten sposób zrobiłeś. Gadzino. No dobra. Mamy pełne życie, to i tak jest nie najgorzej. Zapomniałem, że to kotwiczka się przyda. O nie, no taka prosta mameja dałem, no. A to tutaj teraz będą najlepsze, kurde. Fajerwerki. No wiedziałem, że to się nie może tak skończyć. Dobrze. Dobrze. Nie było najgorzej, powiem szczerze. Mamy aż 3 życia. No na chwilę obecną oczywiście. Dobra. Dawaj, misiu. Dobra. No, od razu na bombkę ustawiam. Tak jest. Nie. Spokojnie. Dobrze, dostał. Dostał drugi raz. Teban. No kurde, jeszcze jedne drzwi? Jeszcze jedne drzwi? Ja już myślałem, że on tutaj, że koniec jest, a on tutaj dalej. To jest niesamowite, ty wam powiem. No ta końcówka tej gry to mnie już dobija. Ja pierniczę. Szok, nie? Naprawdę. Wow. No dajcie, niech to już będą ostatnie, no. I co on jeszcze wymyśli? Ty, to jest początek? To jest początek gry. W którą stronę my... Nie no, musimy iść w tą. Nikogo nie ma. Tak, to jest tutaj, gdzie... porozwalał wszystko, zobaczcie. Wszystko rozwalone. Nie ma tu nikogo. On tu jest. No tak, no na końcu, no tak. No poddaj się, no. O tak. Co ty tu kombinujesz? Co on zbiera? Wszystkie dusze? The Last Lord. No. Du-du-du. No fajnie, tak, jeszcze. To jeszcze wymyślisz. To teraz. A to jak ja mam się z tego? Ty, no jaja se robi. Nie no, to. To są jaja. No dobra. Co za gadzina, ty, nie? To są najgorsze byki Fernando. No wiedziałem. Nie no, to jest nierealne go rozwalić, wam powiem. Kurde. No fajnie, no i super. I teraz odkąd zaczynamy, nie? Jak zaczynamy od początku, to jest jakieś nieporozumienie. Nie, dobra, zaczynamy stąd, ale... Ale wam powiem, to jest naprawdę... Ojojoj. No i znowu z tymi beczkami Fernando. No. Mhm. Tym razem się jakoś udało. Znowu Fernando, byczki, ja mam 2 życia. I już właśnie jedno straciłem. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? No dawaj go. Znowu byczek Fernando i po mnie. No dlaczego? No nie, no to jest jakaś bzdura. Wam powiem, nie wiem czemu mi się ściszyło w ogóle tutaj dźwięk, ja sobie podgłośnię, bo nie lubię bez dźwięku. Dobra, o, w słuchawkach straciłem dźwięk, ale no... Tam się nadziewam. Dobrze, na spokoju, na spokoju. Ach, kurde, przejechał po mnie. A dobra, to ja już wiem, o co w tym chodzi. Aj, kurde, dobra, dobra, dobra. Na spokoju. No właśnie, i teraz byczki Fernando. Dobrze. No jak to? Ale bąbelek, ale bąbelek. Zaraz wyrzucę monitor. Nie, dobrze jest, pomalutku. Byle do przodu. Dobrze, no i dobrze, teraz na byczki tylko uważać. No i pięknie. Dobrze idzie. Nie zachwalać. Jeszcze, spokojnie. Na spokoju. Na spokoju, w końcu cię wykończę. Aj, kurde, pierwszy. No co to teraz? Dobra, poleci, dawaj byczka. No nie, no nie w ten sposób. Coraz bardziej tutaj. Coraz bardziej on dostaje. Niestety my również. Aj, kurde, myślałem, że już nie będzie. Dobra, ostatnie byczki. Jeszcze się tutaj. No już się naprawdę świecisz, gadzino. Już głębokie. No nie, nie, kurczę, dlaczego się zacięło? Ja pier... Już się świecił tak, że już naprawdę, no brakuje mu niewiele. Już mu niewiele brakuje, aby już, nie wiem, które to podejście, ale to w końcu się uda. Mówię wam, zrobimy to. Takich jak ty, to w szkole kanapek pozbawialiśmy, gnido. na spokoju, jak najmniej żyć stracić. A właśnie, o to chodziło. Jednym pierdyknięciem. A i samemu teraz nie wiedziałem, którą mańkę. No ale spokojnie, dalej, dalej. Takich to jak... Dawaj, dawaj, dawaj. Pokaż, na co cię stać. Dobrze. No kurde, z piąchy pyryny? Blaszczenie. Ajajajaj, skup się. Tu jest jeden byczek Fernando, tu jest drugi byczek Fernando, tu jest trzeci, tu jest czwarty, dobra. No nie, no centralnie mu podchodzę pod... Dobra. No i kurde, no i tu nie można stać niestety w jednym punkcie. Kolejny Fernando. Albo laser. O, no tak, no centralnie tych ostatnich drzwi nie zobaczyłem. O, żeż ty. No. O nie, no nie, nie ma takiej opcji, żebym się poddał. Nawet tak jakby 2 godziny ten odcinek trwał. Na razie 2,38 minut. Dobrze, że widzicie, że zaczęliśmy od tego. No tak, pierwszy już. Dwa. Okej. Okay. No leć tam do góry po swoje byczki, nie? Aj kurde, pierwszy raz oberwałem. Dalej blatuj tam. Jeszcze raz tu spróbujemy. Dobrze, to jest, to nie jest najgorsza. Nie wiem co to było, ale wiem, że jakąś energią mnie tutaj próbował. Aj kurde, nie, nie, nie w ten sposób. Dobra, mogłem go zdzielić co prawda, ale ja się tutaj akurat tym nie przejmuję, bo tutaj wyczułem taki punkt. Nie! Nie no kurde, czy to są skoki jego? No ile jeszcze? Jest, 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 w końcu padł, jest! Czy to jeszcze nie koniec? Nie, no dobra, upadł. Co za jeden, please, nie ma please, chłopie. Forgive me, nie, nie ma takiej opcji, misiu. Czyżby to był koniec? Chyba tak. The Last Lord of Doors. No tak. Tak, drodzy widzowie. O kurde, końcówka tej gry to naprawdę doprowadziła mnie tutaj do obłędu prawie, ale warto było, naprawdę fajnie się bawiłem. Niestety to miejsce źle wygląda, nie? Kocioł jest, jeszcze ogień jest. Wszystkie światy, no. No i proszę bardzo, przepraszam. Proszę bardzo. Śmierć tutaj stoi, my też. Ping. I nastała światłość. Death's Door. No powiem wam szczerze, fajna gra, naprawdę. Jeszcze jakbyśmy chcieli ją na 100% przechodzić, no to tam jeszcze więcej godzin spędziłem. Ponad 10 godzin w grze to i tak było fajnie, powiem wam. Bawiłem się dobrze. Na początku wydawała się bardzo prosta. Powiem wam, nie do końca. Też nie była jakoś najtrudniejsza, ale na każdego bossa było trzeba po prostu znaleźć odpowiedni haczyk. Ale dobrze się bawiłem. Wiecie, nie żałuję. W promocji też warto kupić sobie, żeby sobie tak popykać w coś innego niż tylko takie strzelaninki czy Kontraband Police. Nie żałuję na pewno tych spędzonych godzin w tej grze, bo naprawdę fajnie się bawiłem, mam nadzieję, że wy również. Bardzo dobrze w ogóle napisana gra, historia, że to też Kruk jest głównym bohaterem, o Krukach to wszystko, o tych zbieraniu dusz. Fajnie właśnie poziom upgrade'ów, że te dusze musimy za każdych przeciwników albo dodatkowe zbierać, przecież jeszcze ich tego było, dużo znajdziek, takich tajemnic. No fajnie, naprawdę świetna gierka. Jeżeli chodzi o minusy, to chyba, że poszli bez głosu, a może nawet i lepiej, nie, że nie było żadnego głosu. O, widzę teraz tu w napisach, Polacy też byli, ale nawet... nie ma polskich napisów do tej gry. O, to też w sumie dla kogoś, kto na przykład no, nie czai języka angielskiego, no to też troszkę mimo wszystko szkoda, no bo napisy to nie trudno przetłumaczyć na moje, no ale widocznie nie mieli czasu. Ale nie, naprawdę dobrze się bawiłem. Jestem zadowolony, że kupiłem tą grę, że ją razem tutaj ogrywaliśmy. Trochę tych godzin było, nie wiem, 10 czy 11 odcinków, także... Mam nadzieję, że się bawiliście również udanie. Jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić tą łapkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to również was z góry do tego zachęcam. Następna gra, już niebawem wracamy na stare, dobre śmieci. Powiem szczerze, tą grę, co będziemy po tej przechodzić, no to już chyba każdy z nas w nią grał. Ale no, chciałem cofnąć się do moich lat dzieciństwa. Przepraszam za samoloty. No i zobaczyć, kurczę, jakie będą odczucia, jak wrócę do tej gry. I powiem szczerze, nie zawiodłem się, nie? Pewne gry może graficznie się trochę starzeją, ale sam fan, jaki dawały i teraz nawet dają, to jest niezapomniany, więc tą gierkę następną też sobie... O proszę, to jeszcze... Ten ciągnie tego trupa. Czy będzie jeszcze jakaś oznaka życia, że to druga część? Nie, chyba. Beat the game. No właśnie, no jesteśmy tutaj naszym kruczkiem. Jak widzicie, wszystko się pozmieniało. Tutaj jest nasz stary kruk. Podejrzewam, możemy sobie... Dokładnie. A to już tylko tak zrobimy. Nie będziemy już nabijać, bo moglibyśmy, podejrzewam... Zobaczę tylko, tak z ciekawości. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest, widzę, do zebrania, jeszcze do zasiania. A jestem tylko ciekaw, jakbyśmy tutaj poszli, to gdzie nas cofa? Aha, tutaj jesteśmy chyba... Teraz nie ma drzwi, czy są drzwi? To też jest dobre pytanie. A jakbyśmy poszli... tutaj... Nie, tu nic nie ma. To tylko tam. No dobra, to jeszcze pójdę tylko na szybcika. Już zobaczymy. A, są drzwi, no właśnie. Nie wiem co prawda gdzie, ale zaraz zobaczymy. A, tutaj, no tak. Dokładnie, tu już wszystko spalone. Jestem ciekawy, czy tutaj nic nie ma, bo jest wszystko rozwalone. Ten trupa zabrał. Pali się to, tam wejść nie można. I tak właśnie zakończyliśmy żniwa. A jest coś do podniesienia, przepraszam. Jakiś zardzewiały klucz. A, tam do jednych drzwi były potrzebne chyba, nie? Coś takiego tam było. No, drodzy widzowie, mam nadzieję, że ta gra się podobała. Tak więc ja już się z wami żegnam, żniwiarz Krucz idzie na emeryturę. Tak więc do następnego i następnej gry, no chyba, że byście, nie wiem, jak bardzo chcieli, żebym dalej tutaj próbował, ale tu już naprawdę, no przecież grę przeszliśmy, moglibyśmy tylko te znajdźki zbierać, także warto ruszyć w nową przygodę. Ja też nie jestem taki, że muszę mieć na 100% grę przejść, bo nie o to też chodzi, żeby był cały czas dobry fan. Ja się bawiłem dobrze, ale mówię, jak już pokonałem to, co miałem, czyli tryb fabularny gry za nami, no to tu się żegnamy. A więc adios żniwiarze, miłych żniw, to tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!